Prezes firmy produkującej Pegasusa zrezygnował ze stanowiska Izrael. Prezes firmy produkującej Pegasusa zrezygnował ze swojego stanowiska. Zrobiłem to, co uważam za normalną praktykę w tego typu sytuacjach, powiedział znak zapytania Asher Levy, który zrezygnował z funkcji prezesa NSO Group, izraelskiej firmy produkującej szpiegujące oprogramowanie Pegasus. Były prezes zaprzeczył jednak, jakoby jego rezygnacja związana była z procesami sądowymi lub międzynarodową aferą hakerską. Levy powiedział agencji Reutersa, że opuścił NSO Group pod koniec 2021 roku, zgodnie z wcześniejszymi planami. Kolejni inwigilowani Pegasusem. Dwa nowe przypadki świat kolejni inwigilowani Pegasusem. Dwa nowe przypadki. Reuters przypomina, że w listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Handlu USA umieściło NSO na swojej czarnej liście, twierdząc, że izraelska firma sprzedaje oprogramowanie szpiegujące zagranicznym rządom, które następnie wykorzystują ten sprzęt do atakowania urzędników państwowych i dziennikarzy. Izrael. Asher Levy zrezygnował z funkcji prezesa NSO Group. Pozew do sądu złożyła firma Apple, która uważa, że używanie Pegasusa naruszyło amerykańskie prawo, bowiem narzędzie to włamywało się do systemów operacyjnych i phonów. Wobec NSO działania prawne podjął także Microsoft Corp., macierzysta firma Facebooka Meta Platforms Inc., Google Alphabet Inc. i Cisco Systems Inc. Kilka innych przedsiębiorstw informatycznych mocno krytykowała działalność izraelskiej firmy. Reuters przypomina, iż w zeszłym tygodniu izraelski prokurator generalny zarządził dochodzenie w związku z doniesieniami, że izraelska policja od co najmniej 2015 roku wykorzystuje oprogramowanie szpiegujące Pegasus do hakowania telefonów cywilów, w tym polityków oraz liderów antyrządowych protestów. Levy objął stanowisko prezesa NSO Group w kwietniu 2020 roku z ramienia brytyjskiej firmy Novalpina Capital, która kupiła NSO w 2019 roku, a od lipca 2012 roku zarządzana jest przez Berkeley Research Group BRG. Gdy tylko BRG dołączyła do naszej firmy, zadzwoniłem do nich i powiedziałem, że chciałbym zakończyć moją kadencję w NSO, powiedział Levy. Zrobiłem to, co uważam za normalną praktykę w tego typu sytuacjach. Według komunikatu NSO nowym prezesem tej firmy jest Finbar O'Connor, dyrektor zarządzający BRG Asset Management. Oprogramowanie umożliwiało śledzenie 600 polityków. Władze Izraela od dawna pomagają w sprzedaży Pegasusa i innych usług cybernetycznych w ramach tego, co nazwano izraelską cyberdyplomacją. W lipcu 2021 roku opublikowane zostały wyniki międzynarodowego dziennikarskiego śledztwa 17 mediów, gdzie stwierdzono, że oprogramowanie umożliwiało śledzenie co najmniej 180 dziennikarzy, 600 polityków, w tym 3 prezydentów, 10 premierów i jednego króla oraz 85 działaczy praw człowieka i 65 liderów biznesu z różnych krajów. Dziennik Haaretz przed tygodniem pisał, że wśród najsłynniejszych klientów NSO były Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, a także Indie, Węgry, Meksyk, a ostatnio Polska, czyli wszystkie kraje, o które zabiegał dyplomatycznie były już premier Izraela Benjamin Netanyahu. Pegasus umożliwia zdalny dostęp do zainfekowanych telefonów komórkowych. Sprzedawane organom wywiadowczym i organom ścigania na całym świecie oprogramowanie szpiegujące wykorzystuje luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych Android i iPhone, by uzyskać dostęp do zawartości urządzenia, od wiadomości po zdjęcia. Program pozwala również na zdalną aktywację kamery i mikrofonu w telefonie bez wiedzy ofiary.